Już dzisiaj o 19 startuje najlepszy Skygen na moim serwerze nanomc.pl, który będzie super. Zgarnij ekipę i wpadaj na start. A z okazji Dnia Dziecka aktualnie trwa promocja minus 20% na wszystko na nanomc.pl. W tym filmie już po raz czwarty zagramy na klasycznej edycji jedynego oficjalnego Drop SMP na moim serwerze nanomc.pl. Spróbujemy wykorzystać nasze atrybuty i zdominować serwer. Czy nam się to uda? Oglądaj i sam się przekonaj. A pierwsze 500 osób, które wpiszą komendę fajny start, otrzyma VIP-a, dropa i epicki kluczyk. Kto pierwszy, ten lepszy. Siema! Ej, ty wyenchantowany jesteś! No, siema. Stary. Ty masz totem łapy, a ja zdobyłem totem śmierci. A powiedzieć ci, co ja mam? Jak ty masz mierz? Mdłości, tak? Mdłości, no. Popie, coś ci pokażę, nie? Ja pokupowałem dużo rzeczy, ale jeszcze sobie nie poenchantowałem. Zacznijmy od tego, że mam dla ciebie prezent, dobra? Oh, ja też mam, no. Też mam, no. Dobra, dobra. To ja pierwszy, zobacz. Mam dla ciebie serce. I to dwa serca. Na? A czemu? Bo ja mam 20 i widziałem dobrą ofertę i sobie pomyślałem o przyjacielu. Widzisz? O giganówku, że potrzebujesz mojego wsparcia. Dzięki, stary, dzięki. No. Ja mam dla ciebie, stary, jako że bombowy miecz, ale syf. I enderu. O, pokrzam! Dziękuję bardzo. Nie ma za co, stary. Dziękuję stary bardzo. Moją hojność, nie? Dzięki. Pokazać ci, chłopi, jakiego styla wyrywałem od Matis Rati. Zobacz to. Nic z tym nie robiłem, to kupiłem z rynku po prostu. Sharpness 6 to jest nanomiecz, ten? Nie, Sharpness to... 6 to jest Sharp 5 plus emblemat ulepszenia, nie? Przemocy, nie? Jeszcze leczenie, chłopi, czwórka. To mnie kosztowało 200 000 dolców. Rozumiesz? Ty, dobra, boli mnie to, bo ja na tym mierz mdłości myślałem, że to jest steel. Nie wiem, czy to steel, bo to mega drogie. I idemy za 30 sekund usuwane, są stary, nie rób tak. Spokojnie, stary. Mam full secik jakby customowy i mam kasę, żeby pokupować enchanty, nie? Mam enderu od ciebie, mam nano trident, zakupiłem na rynku, mam riptide 4 na nim. I z takich rzeczy to w sobie tyle, no nakupowałem mendingi też, bo to był steel. I kupiłem pajęczy łuk i expa, żeby móc łączyć sobie książkami, nie? Ale mam 20 serc, 140% siły, 180 odporności i 153%. Szybkości. I a ty ile masz? 160% siły, 150 odporności i 150 szybkości. Czyli no ja mam dużo więcej sercy. Oj, stary, zobacz na rynek! Ile emblematów siły za 22 koła! Ty pokupuję ci też, co? Kupuję to. No ja mam jeszcze 100 koła, więc też mogę kupić sobie. Kupuj, no, kupuj. O, Stormbreaker pompa! Ała, no weź, 2,5 mi serca walnąłeś. Pik, 170 siły, stary. Czyli dominujemy. Ej, dwa dropy za 50 koła. Kupiłem je. Najpierw drop na jedną nóżkę, dawaj. 3-4. 3-4. Co masz? Szybkość 3. Emblemat siły mi wypadł. Sztos. Aha. Mam 140%, a mam 9 emblematów, więc ja mam dla ciebie emblematy jeszcze. 3-4. Tarcza absorpcji. Fajne. Ile masz procent szybkości? No, 200. Aha. Dobiłem sobie 200% siły też i masz kupić emblematy. 3 aż. Skąd ty Jezu. Masz tyle? Gościu powystawiał 50 koła. Masz 200? 200, no. Test hita, co? Ze Stormbreakera może mi walni. Nie z tego miecza? Z tego i z tego, raz z tego, dawaj. Dobra. 2,5. Jeszcze trucizna. Jeszcze ekran mi się kręci, ale kombo, stary. Dobra, dawaj ze Stormbreakera, mam 200. 3. Ile masz serc? 16. Będzie chłopiem 19 serc. Ty tu awczyłeś cokolwiek, ja zarobiłem 3 razy więcej hajsu niż ty. Emblemat odporności za 22 koła, sorry, znowu gracz X-Trucker wykupił, kupuję go, bo ty rozumiesz, brakuje mi 10% odporności. I będę miał 200, co prawda nie będę miał totalnie siana. Myślisz, że pomnożymy na przykład kapitał, jak sprzedam cały swój ekwipunek? Będziesz mnożyć kapitał, jak będziemy zabijać bambików, stary, i im potem ten robić. No prawda, prawda, no. Niestety nie ma aktualnie giganuba, jestem sam. Zrobimy jedną ważną rzecz. Ogarniemy sobie w końcu zbroję, żeby być gotowym, już latać i pach, zabijać ludzi, nie? Kupiłbym ostatnią odporność, bo jest za 16 tysięcy. Kupiłbym ostatnią i już bym miał z głowy oficjalnie 200. Jesteśmy wymaksowani. Po kolei, miecz mam wymaksowany, heal off mam git. Biorę taki łuk i łączę go z enderłukiem. 21 level. Mamy wymaksowany enderłuk z infinity. Pajęczy łuk również należy połączyć i to również kosztuje 21 level aż. Dlatego jesteśmy na to przygotowani. Super, mamy pajęczy łuk teraz. Hełm górnika. Ja mam hełm ciemności, nie? 20% na odbicie efektu blindness. Ale tak szczerze, to ja chyba wolę hełm górnika, wiecie? Bo ja hełm górnika tak to bije raz, dwa, trzy. No a z hełmem górnika i trudach jest to bije raz, dwa, trzy. No nie no, wolę hełm górnika, nie? Mamy 4 mendingi. Szybkość. I łączymy szybkość 3. Protection 4 plus unbreaking. Zanotuj to, widzu, ponieważ to jest ważne. Teraz Feather Falling plus Mending plus Death Strider. Teraz buty plus 100.
teraz 100 plus 100. I patrzcie to, jakie mamy potężne buty, nie? Buty mamy ogarnięte, a nie, do butów jeszcze enchant szybkości. I teraz, jak będziemy jeść, to jeszcze będziemy dodatkowo jeszcze szybsi, nie? Ja nie wiem, czy nie będę musiał dokupić expa i kasa mi się kończy. Trochę przypał. Ja muszę pamiętać, że muszę coś zrobić zbroję berserkera na razie, co, nie? I fajnie by było zrobić sobie hełm zapasowy w sumie. Mogę zrobić dwa hełmy. Dobra, ale to najwyżej trochę dofarmimy sobie kasy jeszcze, nie? Tak mi się wydaje, że to nie jest jakiś duży problem. Dobra, ja mam książkę ognioodporności. Książka ognioodporności powinna pójść na pewno na klatę, tak bym chciał. Nie na klatę, na spodnie, ponieważ klatę będziemy zmieniać. Zawczasu sobie dodam. Ognioodporność. Kupujemy ponownie unbreaking plus protection. Łączymy to w jedną zbrojkę. Protection and breaking. To plus to. Mamy 4-3 plus mending. Trzeba tutaj dołożyć jeszcze, nie? Tylko potrzebuję ender chesta i wziąć 91 level. I to lepiej, żeby nam już starczyło, bo może być przypał. Dobra, mending, super. Już się to prezentuje, nie? Naprawdę jest taka potęga. Gdzie jest chód? Giga noob by się przydał. Protection 4, respiration, oddychanie pod wodą. Unbreaking, respiration, unbreaking plus mending. Protection 4 plus aqua affinity. I teraz hełm plus unbreaking i mending. Teraz to plus to. No i super, w taki sposób mamy perfekcyjny set. I mogę pach, 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 pach. Pośpiech 1000, pośpiech za 1000. Dobra, no to dziwimy to, że ktoś to sprzedał tak tanio. Na ten kilo to daje pośpiech. No i super, i teraz serio to kopię dużo szybciej. Niestety nano kilofa nie mam. Muszę trochę siana dorobić. Idę ogarnę sobie bambusy, mączkę. Muszę pozarabiać kasę, wszystko porobimy. Widzimy się zaraz, ponieważ muszę zrobić sobie full siekierę oraz dorobię sobie zbroję berserkera oraz hełm górnika. Dobra, posprzedawałem, musiałem to wszystko odbudować. Nie wiem, czy wschód zniszczył giganoob, no jest noobem, więc wcale bym się nie zdziwił. Ale nie było repeaterów, nie było redstone'a, musiałem to odbudować. Mamy pieniądze, więc wbijamy w sklep. Unbreaking dwa razy, protection dwa razy, wchodzimy do ender chesta i bierzemy mending, nie? Protection plus unbreaking, to plus to i to plus to i mamy. O, i kowadło padło. Dobra, ale mamy zbroję berserkera też już, to ja na początku będę latać, chociaż nie no, na razie będę latać w tej, ale w razie co, żeby podmieniać szybko. Mamy 39 level, zróbmy ten hełm, bo hełmy padają w bitkach, nie? Unbreaking, protection, mending, aqua affinity. No jak już lecieć tak na kozaka, to lecieć na kozaka i brakuje mi respiration, tak? O, jest. Hełm plus respiration, unbreaking plus mending, protection plus aqua affinity, to plus to i to plus to. Dobra, mamy 12 level. Robimy taką akcję. Naprawiam sobie każdy set, garam sobie ekwipunek, jak chcę mieć to poukładane. Idziemy, zabijesz ludzi, nie? Mam, dobra, tepnął mnie jakiś gracz do trapa swojego. O Boże, ja tu w ogóle kucałem, no ale ten, udało się go zabić. S? Ej, ziomek! Proszę cię, nie chcę cię zabijać. Otwórzmy sobie drop, miecz ognia. Okej, serio, nie ma co go zabijać. Okej, ej, spoko. Jomeczku, spokojnie. Ja sam sobie idę, kupię strzałę, sklep, moby. To są nawet 16 strzał. No i co, no ja stąd uciekam. Odpuszczamy mu, nie będziemy sobie farmić tutaj killi. Dajemy mu spokój. Że czemu go nie będziemy na nim farmić killi? To nie mogłem sobie farmić kille, wbijać topki i tak dalej, ale z niego nie mam dropu, nie? To już nie ma sensu. Nie, ja nie chcę killi, ja chcę dużo dropów, ja chcę zostać milionerem. Tak szczerze wam powiem, widzowie, nie ma opcji, że wbijemy do topki, chyba żebym właśnie farmił tak kille. Dobra, teraz tu mi jakiś ziomek wystakowany mocno. Ale, oj, to ten padł mu. Ale się wyteleportował, halo. Nie pamiętam, gdzie rzucił perłę. Ty, chyba, że on zginął, miał totem śmierci, on padł. Patrzcie, to mam jego totem, miał emblemat szybkości, yeah! Pierwszy emblemat szybkości ponad stan, który może nas sprzedać. Ale się cieszę, nie wypadnę z jego itemy, ponieważ miał totem. Jezu, ja mam miecz ognia również na sel. Pokczam.